znajdujemy się w gimnazjum numer 2, gdzie odbywają się eliminacje do międzyszkolnego przeglądu piosenki anglojęzycznej. Który to już przegląd jest? Które eliminacje w dwójce? Tego rodzaju, właściwie pierwsze. Nigdy do tej pory jakoś tak nie dotarło do nas informacje na temat konkursu piosenki angielskojęzycznej. No więc siłą rzeczy pierwsze. Ilu uczestników dzisiaj wystąpiło na przeglądzie? Mieliśmy 8 zaprezentowanych utworów w języku angielskim, a uczestników było znacznie więcej, dlatego że jeden utwór tutaj wykonywało 5 dziewcząt. Także mieliśmy w sumie 13 uczestników. Ilu uczestników przeszło do kolejnego etapu? Z jakimi wykonaniami? Do drugiego etapu zakwalifikowało się 2 uczestników. Cornel Końka z piosenką Erika Claptona Tears in Heaven i Marta Zaniewicz z piosenką Christine Perry A Thousand Years. Jak były oceniane występy?
Więc miałyśmy kilka kryteriów właściwie, pod względem których brałyśmy pod uwagę te najlepsze. Niewątpliwie język angielski, czyli tutaj poziom wypowiedzi w języku angielskim, również muzykalność, czyli samodzielność przygotowania nut do danego utworu, co więcej sposób poruszania się na scenie, czyli sceniczność, tak, ogólnie pojęcie to biorąc pod uwagę. I to właściwie chyba takie najważniejsze. Rodzaj akompaniamentu, tak, jeszcze, prawda? Czy tak, to było granie na żywo, czy to było tylko odtworzenie, to tak, wiadomo, tak, że poziom trudności wzrasta w momencie, kiedy jest wykonany akompaniament na żywo przez kilku akompaniatorów. Tak. Były to, jak Pani mówiła, pierwsze eliminacje. Jak wyglądał całokształt? Jak mogą Pani ocenić cały występ dzisiejszy? No na pewno był to bardzo różny poziom, jeżeli chodzi tutaj o wykonanie. Część uczniów doskonale nawet tekst znała, była przygotowana pod każdym względem i pod względem języka angielskiego, pod względem scenicznym. Tutaj było widać, niektóre osoby próbowały elementy tańca również prowadzić. No ale chcieliśmy również tym samym ośmielić tutaj naszych uczniów do tego, żeby występowali na żywo, tak? Więc zarówno ten język angielski, żeby to już weszło im w krew, w życie codzienne, bo ten język na co dzień jest używany przez wszystkich, tak? No i również takie obycie ze sceną, sposób prezentowania siebie dla innych. To też był ważny element przygotowania w ogóle tej imprezy tutaj w szkole.